To jest miasto, moje miasto. Twarde miasto, pełne twardych ludzi. Ludzi w moim stylu. Jestem prywatnym detektywem. Kiedy ktoś mnie potrzebuje, mówi: przycisz to wreszcie. No i koniec oglądania. Nie w humorze? Prowadzenie warsztatu nie jest łatwe. Poza tym muszę zapłacić podatki. Spokojnie, pomożemy ci. Jasne, żaden problem. Co to są podatki? Ty zarabiasz, a oni biorą. Fajne. Matematyka. Na Marsie życie było łatwiejsze. Doceniam wasz gest, ale muszę sama to załatwić. Każdy musi, a jeśli się pomylę, będziecie mnie odwiedzać w facę. Więzienna szarość ci nie pasuje. Ale nie będziemy przeszkadzać. Będziemy cicho jak myszy. Chodźmy po hot dogi. Urządzimy paradę. Wolność od podatków, obywatele. Zostaliśmy zaproszeni na przyjęcie. Tylko 5? To jak karmić głodnego popcornem. Mówi się trudno. Bierzemy co jest. Smakowało. I'm a slick fly dead away. Slick fly dead away. Grease Billy, cloud break. Co? Przebili się? Jestem gotów. Mam ochotę na odrobinę marsjańskiego motorowego metalu. Nadal głodni? Cześć, szczury. Mam dla was heavy metalową niespodziankę. Awansowali cię na śmieciarza? Właśnie. Zaczynam od zamiatania brudów z ulic. Motomyszy z Marsa. Zerowy podatek. Zgniatacz usiądzie wam teraz na ogonach. Możecie sobie uciekać, ale on i tak was znajdzie. A kto tu mówił o ucieczce? Wystarczy nam mały rozbieg, żeby zgnieść zgniatacza. Na początek mały wstrząsik żołądka, plutarkiańska stal, nawet nie zadrapana. Maszynka ma apetyt na niszczenie. Miłej zabawy, siekacze. Skoro lubi dewastację, dostanie ją gratis. Niech gra muzyka i gaz do dechy. To nie będzie takie łatwe. Gdyby zawód bohatera był prosty, wzrosłaby nasza konkurencja. Czas na ręczne robótki. Drobna operacja na bionicznym mózgu. Lubicie strzelać do celu? Gotowi? Przejdźmy na ręczne sterowanie. Złomujemy ją? Nie. Ma zaledwie kilka usterek. Poza tym jest na gwarancji. Odwieziemy ją do producenta. Parter, proszę. Zdaje się, że znów ktoś mnie atakuje. Należałoby jakoś temu zaradzić. Uciekać! A po ile te tłuste twarze na wystawie? Papa, tłustousty. Patrzcie, formularze podatkowe. Takie informacje mogą się przydać. Zrobię kilka zdjęć na pamiątkę.
Nie truć się. Trafimy do wyjścia. Paskudy jedne. Jak tylko stąd wyjdę, zrobię z was kłębek. I znów dzięki lisiemu sprytowi udało mi się uniknąć upadku. Ciekawe, stęchły ser jeszcze nigdy nie płacił podatków. I co to znaczy? To proste, wpadł po uszy. Kiedy skończysz, pamiętaj, żeby zniszczyć moje zeznania podatkowe. Rząd nie wie, że płacenie podatków nie jest przymusowe. Spóźniłeś się. Już po gwizdku. Skąd to masz? To już nie pana sprawa. Ta lojalna obywatelka powiadomiła władzę o pana, nazwijmy to, dylemacie. Wszystkie akta pana organizacji objęte zostają śledztwem. To twoja sprawka, ty wiedźmo, twoja i tych kłapouchy. Ale jakem, Limburger, pożałujesz swojej zdrady. Gadaj zdrówko, pciuchu. Dopiero jak wyjdziesz z paki. Niechętnie to mówię, ale ta sprawa śmierdzi. Tyle hałasu o nędzny miliard dolarów. Chyba prawdą jest to, co mawiają ziemianie. Pewna w życiu jest tylko śmierć i podatki. Właśnie. Doskonałe rozwiązanie. Darowizna. Dzięki temu uniknę podatków, a przy okazji zemszczę się na kobiecie i nerwofutrzaczkach. Carbuncle, przynieś mi kieszonkowy teletransporter. Mam przeczucie, że dzisiejsza noc będzie mordercza. Cześć, chłopaki. Przyda mi się wasza pomoc na dłoń. Podam ci ją z przyjemnością. Nawet dwie. Zostaw mnie, ty przypalony serze. Meldunek dotyczył tego warsztatu. Chciałem tylko pomóc. Ostrzegam cię. Cofnij się. Nie, proszę. Nie celuj we mnie. Nie ujdzie ci to na sucho. Nigdy. W porządku, Charlie. Nic się nie stało. Panna Davidson, jest pani aresztowana za zamordowanie Lawrence'a Limburgera. Najwyższy czas. Cieszę się, że was widzę. Pomóżcie mi. Jestem niewinna? Wiemy. W życiu byś nikogo nie skrzywdziła, nawet Limburgera. Streść sytuację, złotko. Pracowałam nad nową wyrzutnią pocisków, kiedy przyszedł Limburger. Popchnęłam go i pocisk odpalił. Nastąpił błysk eksplozji i Limburger zniknął. Zostały tylko jego buty. A teraz jestem podejrzana o morderstwo. Zupełnie nie wiem, co robić. Pamiętasz coś jeszcze? Coś, co naprowadzi nas na trop. Nie. Zaraz. Koło butów leżał kawałek sera. Limburger musiał go tam upuścić, żeby nas pogrążyć. Czas na mały spacer. Dowiemy się prawdy. Jak? To robota dla detektywów. Przecież nimi nie jesteście. Ale jesteśmy twardzi, opanowani i bohaterscy. Nic dodać, nic ująć.
Teraz zawsze, kiedy zobaczę Bogarta, będę się śmiać. I dokąd teraz? Pojedziemy świeżym śladem. Na miejscu zbrodni pozostawiono podejrzany kawałek sera. Jedyne miejsce w Chicago, gdzie robią ser, to fabryka pani Reinmold. Zgadłeś. Miejcie oczy szeroko otwarte. Zbiry Limburgera na pewno będą chciały nam przeszkodzić. Co mam zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę? Zwalić na was budynek? Czas na zbirokosy. Przed nami fabryka sera. Ale smrodek. Mam nadzieję, że Charlie to doceni. Drzwi zamknięte. Odsuń się, złociutki. Trzeba mu ograniczyć telewizję. Ciężki dowcip. Zimna stopa. Cały wini. Czyżby ktoś pukał? Czym mogę służyć? Zmień pan najpierw wodę kolońską. Ktoś tam umarł? Pracujemy nad nowym smakiem. Bardzo odświeżający, kiedy człowiek już przywyknie. Musiałem akurat utknąć w drzwiach fabryki sera? Szukamy jednego śmierdziela Limburgera. Dowiedzieliśmy się, że był tu niedawno. Tak. Kupił roczne zapasy sera. Bardzo niemiły gość. Miał jednak potrzebną do transakcji gotówkę. Powiedział, że jedzie w długą podróż i zezłościł się, kiedy nie przyjęliśmy zamówienia na ser nadziewany robakami. Dokąd mógł pojechać? Odesłałem go do seromatki. Spróbujcie fondue. Smakuje na zabój. Układanka zaczyna do siebie pasować. Limburger sfingował śmierć. Odsuń się, złociutki, ja to załatwię. Tu mieszka starsza pani. Pewnie biedna z siwym futerkiem, to znaczy włosami. Halo? Jest tu kto? Może trzeba było zarezerwować termin? Nie. Zdaje się, że byliśmy oczekiwani. Ale fajnie. Dziwne. Czuję, jakbym to robił na co dzień. Miło było, ale śpieszy nam się. Może wysadzimy tę budę? Zapomnieliśmy poszukać odcisków. Wrobiłeś nas. Nie lubimy takich cwaniaków. Gadaj, gdzie Limburger? Tam. Mówię prawdę. Ćwiczenie czyni mistrza. Wiemy, że tam jesteś, koryciarzu. Siedzi tam? On może nie, ale my na pewno. Drzwi się zatrzasnęły. Czy to was nie sero wkurza? A niech mnie. Wpadliście w sidła waszego zajadłego wroga, a to oczywiście...
Mła. Zniszczyć ich. Niech gra muzyka i gaz do dechy. Patrzcie, może się czegoś nauczycie. Uziemić mi tych włochaczy. Czas narobić smrodu. Nienawidzę, kiedy tak mówisz. To za numer, który wyciąłeś Charlie. Z chęcią przejechałbym po tobie motorem. Będzie nam potrzebny, żeby uwolnić Charlie. Oto wasz zimny trup. Macie coś do powiedzenia? Wspaniałe motomyszy. Kocham was. Zawsze możemy pojechać do Paryża. Spacerowałem sobie po mieście ja. Ofiara amnezji po wybuchu na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP w warsztacie. Dziękuję wam, stróże prawa, za pomoc w potrzebie. Frajerzy. To stary, śmierdzący, zdradliwy. Spokojnie. Potrafi wykręcić się oszustwami z każdych kłopotów. Załatwiliśmy mu jednak niespodziankę, której nawet on nie uniknie. Mój kochany budynek. Wspaniały symbol sukcesu i bogactwa. Tęskniłeś za mną? Doprawdy, doceniam wasz gest poddaństwa, ale wystarczyłby czerwony dywan. Zostaliśmy wyrolowani przez niego. Uczciwi obywatele poinformowali mnie, że pan z martwych wstał, panie Limburger. Możemy więc kontynuować. Konfiskuję pana majątek. Nie, tylko nie budynek. Moja wieża triumfu. Teraz to rządowa wieża triumfu. Zabierajcie ją, chłopcy. Nie. Pożałujesz tego, ty nędzny biurokrato. Ja mam władzę, wpływy. Al Capone też miał. A i tak go wsadziliśmy. Nareszcie Limburger wyleciał w powietrze. Pomyliłem się. Może chociaż prolongatę. A nie.